Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, czy jak macie związek, może małżeński, albo w rodzinie nawet, jeżeli kogoś kochasz, czy łatwo jest ci go zawsze słuchać? I odpowiedź brzmi, chyba że ktoś jest bardzo, bardzo mocno zakochany. Ale generalnie to nie jest łatwe. Wiemy, jak jest w relacjach z rodzicami, z dziećmi. Macie doświadczenia relacji braterskich, siostrzanych, że kochać i słuchać to nie zawsze idzie ze sobą w parze. Ale Bóg mówi o tym, że jeżeli będziemy zachowywać Jego Słowo, to On będzie w nas czynił swoje mieszkanie. Że On będzie tak blisko Ciebie, tak intymnie, jak nie będziesz z nikim w relacji. Nawet z żoną, mężem, że On będzie w Tobie bardzo, bardzo blisko. I to jest też ten właśnie dar Ducha Świętego, o który się dzisiaj tak szczególnie modlimy. Że Duch Święty będzie blisko Ciebie zawsze. Nawet wtedy, kiedy Ty będziesz się gubić, będziesz mieć wątpliwości. Ucieszmy się dzisiaj tą prawdą. Nawet bardziej niż prosić o Ducha Świętego, żeby dzisiaj po prostu ucieszyć się tą prawdą, że Bóg daje Ci tę obietnicę i chce ją wypełnić. Z Panem Bogiem. Dobrej niedzieli.